Cześć, Jarek Łuczak, firma Bardzo Wrocław. Dzisiaj znowu mi się Micha cieszy, bo prezentuję Wam zajebisty samochód. Dodge Ram z 2019 roku, 5.7 Hemi z miękką hybrydą. Jak na nas przystało z instalacją gazową. Zapraszam do oglądania. Ram Pickup 1500. Tak oficjalnie nazywa się ten samochód. Został wyprodukowany w 2019 roku. Jest to najnowszy, aktualny model tego samochodu, jaki jest produkowany. Rzeczą, która go zdecydowanie odróżnia od poprzednika, jest ten nowy wielki grill i układ miękkiej hybrydy, który jest teraz bardzo chętnie stosowany w większości samochodów na świecie, ale w tak dużych silnikach to raczej rzadkość. Jest to oto to urządzenie, które zastępuje alternator, rozrusznik i silnik trakcyjny, dzięki któremu ładowanie odbywa się zawsze wtedy, gdy hamujemy silnikiem, ładujemy wtedy akumulatory i możemy tą energię odzyskać w momencie, kiedy jej potrzebujemy. Ale co z tego, skoro ten silnik, znany nam oczywiście z poprzednich modeli Rama i Dodge'a Rama, 5.7 o mocy 400 koni mechanicznych, nadal spala między 15 a 25 litrów benzyny. W związku z tym klient zdecydował się zlecić nam montaż instalacji gazowej. Wybraliśmy i zaproponowaliśmy instalację BRC Sequent Plug and Drive, której elementy gdzieś tutaj widzimy, tam gdzieś na dole reduktory, tu filtry, a listwy wtryskowe są gdzieś tam pod obudową. Między 15 a 25 litrów takie było spalanie benzyny do dzisiaj, ponieważ od dzisiaj auto będzie paliło między 20 a 25, może nawet 30 litrów gazu. Co i tak będzie kosztowało klienta o połowę taniej, bo średnio licząc 20 litrów po 5 zł to jest 100 zł za każde 100 km, a teraz będzie 25 litrów po 2 zł, to będzie 50 zł na gazie. Opłaca się czy nie? Sami możecie sprawdzić, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, do której link znajdziecie na dole w opisie, a tu obok macie zdjęcie naszego formularza, na który, po wypełnieniu którego sprawdzicie, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego samochodu albo do tego, którym jeździcie albo się interesujecie. A temu klientowi niewątpliwie się to opłaca, ponieważ po każdych 10 tysiącach kilometrów zaoszczędzi 5 tysięcy złotych. Mało? Napiszcie w komentarzach, czy to mało, czy dużo. Zapraszam do wnętrza. Samochód bardzo charakterystyczny, różni się od pozostałych ramów z tego rocznika przede wszystkim tym, że ma o 6 cali podliftowane zawieszenie, czyli jest o 15 cm wyższy od pozostałych, co widać zresztą jak przy nim stoję, jestem jak krasnoludek przy tym olbrzymie. Dodatkowo ma olbrzymie 37-calowe opony, nadające się doskonale w teren i doskonale się tam sprawdzające. W związku z tym, że jest podliftowany, to nie miałbym do niego jak wsiadać i jest specjalny podnóżek, dzięki któremu mogę do niego w ogóle wsiąść. Wnętrze również nieco różni się od poprzednika i widzimy to przede wszystkim na desce rozdzielczej, która jest już znacznie ładniejsza od poprzednika. System rozruchu bezkluczykowego. A tutaj na dole mamy przełącznik benzyna-gaz, który w tej chwili pokazuje nam, że jesteśmy na benzynie. Widzimy to po czerwonej diodzie na górze, a po przełączeniu na gaz dioda zmienia kolor na zielony, a cztery zielone diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego. Ale to nie koniec zmian wewnątrz Rama, ponieważ tutaj na środku zamontowano największy wyświetlacz, jaki w życiu widziałem. Większy chyba jest tylko i wyłącznie w Tesli Model X, której chyba Ram pozazdrościł i postanowił w związku z gabarytami samochodu wprowadzić również tak wielki tablet na środku. Oczywiście jest tu obsługa klimatyzacji, obsługa wszystkich funkcji komfortu, jak i samej nawigacji. Jak słychać z tyłu, dość ładnie brzmi wydech tego samochodu. Na wolnych obrotach bardzo dostojnie, a tak naprawdę ryczy po dodaniu gazu. Posłuchajcie.
wielki samochód, wielki silnik, wielkie spalanie, no to musi mieć wielki zbiornik na gaz. Zamontowaliśmy w nim największy z dostępnych obecnie na rynku zbiorników toroidalnych o pojemności 125 litrów brutto. Można do niego zatankować około 100 litrów netto gazu, co przy spalaniu nawet 25 litrów na 100 km powinno wystarczyć na 400 km, a jak pojedziemy grzecznie i spalimy poniżej 20, to nawet zrobimy tych kilometrów 500. I po przejechaniu tych 500 km można podjechać na stację tankowania i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa po 2 zł za pośrednictwem tego oto wlewu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny, obok tego złego, do którego tankuje się za 5 zł. Wszystkich tych, którzy chcieliby kupić sobie takiego rama, zapraszam do salonów albo na rynek wtórny. Jest ich bardzo dużo, ponieważ ten samochód sprzedaje się doskonale. W 2019 roku, kiedy to wyprodukowano ten egzemplarz, sprzedano 633 tysiące takich samochodów na świecie. To jest o 3,5 raza więcej niż 10 lat wcześniej, czyli w 2000 kryzysowym roku. Ale przyrost 3,5-krotny to jest, robi wrażenie w każdym segmencie motoryzacji. Jak już kupicie takiego rama, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej, żeby nie zżarł was z kopytami, bo 100 zł za 100 km to chyba nikt nie chce płacić. A jak już macie taki samochód z instalacją gazową czy nie, to zapraszam do nas na naprawy, przeglądy, serwisy samochodu i instalacji gazowej. A jeżeli spodobał wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, obowiązkowo z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, nawet hybrydowych. A tymczasem ciao!